Czy wiedziałeś, że Regirock nie posiada organów wewnętrznych? Albo że Regi-Ice, choć wykonany jest w całości z lodu, może przetrwać nawet po zanurzeniu w lawie? Lub chciałbyś się dowiedzieć, z czego dokładnie wykonane jest ciało Registeela? Ja jestem Kataku i dziś za sprawą tego komentarza przedstawię wam 34 fakty o trio golemów z Hoenn. Zapraszam do oglądania. Standardowo, jeśli materiał wam się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz z propozycją kolejnych Pokemonów, którymi miałbym się zająć. Zapraszam was również na Discord Pokemon Polska, gdzie znajdziecie dużą społeczność naszego ulubionego uniwersum. A teraz zaczynajmy! Kategoria Regirocka to Pokemon Skalny Szczyt. Mierzy 1,70 m oraz waży 230 kg, czyli jest dość mały jak na potężnego, kamiennego golema, jednak jak się wkrótce przekonacie, nie tylko on. Kiedy zostanie uszkodzony w bitwie, będzie szukać nowych skał, aby się naprawić. Z tego powodu skały, z których jest wykonany, pochodzą z kilku różnych miejsc na całym świecie, co nadaje Regirockowi jego charakterystyczny wygląd. Najprawdopodobniej nie posiada serca ani mózgu, całe jego ciało wykonane jest z kamienia. Żyje w jaskiniach lub ruinach, gdzie wiele lat temu został zapieczętowany przez starożytnych ludzi. Regirock oraz Regi-Ice w anime zadebiutowali w 8 filmie kinowym pod tytułem Lucario and the Mystery of Mew jako strażnicy drzewa początku. Natomiast w grach Regirocka po raz pierwszy można było złapać w lokacji Desert Ruins w Pokémon Ruby i Sapphire. W międzynarodowych wersjach Pokémon Ruby, Sapphire i Emerald zaprogramowane są niemożliwe do zdobycia lalki Regirocka, Regi-Ice'a oraz Registeela. Można było je odblokować jedynie za pomocą ekskluzywnej dla Japonii karty Regidoll's Decoration. Odcisk stopy Regirocka przypomina Scarabeus Sacher, prawdziwego owada, który był uważany przez starożytnych Egipcjan za świętego. Podstawowy atak i specjalny atak Regirocka, a także obrona i obrona specjalna są odwrotnością tych samych statystyk posiadanych przez Regi-Ice'a. Regirock jest pierwszym legendarnym Pokemonem, który został przedstawiony w anime jako złapany Pokemon. Wszystkie golemy, o których dziś mówimy, były wzorowane na golemach z hebrajskiej legendy. Owe golemy były przedstawiane jako sługi sił wyższych, posiadające napis na swojej głowie. Wierzono, że gdy zostanie on usunięty, stworzenie zostanie osłabione, a w niektórych wersjach tych opowieści nawet zabite. Twarze pokemonowych golemów złożone ze świecących kropek mogą być ponadto wzorowane na alfabecie Braille'a, którego należało użyć, aby po raz pierwszy spotkać legendarne trio golemów w lokacji Sealed Chamber. Charakterystyka każdego z pięciu legendarnych golemów może nawiązywać do epok historycznych, przy czym Regirock reprezentuje epokę kamienia. Nazwa Regirock jest połączeniem łacińskiego słowa regis, czyli królewski, z angielskim słowem rock, czyli kamień. Kategoria Regi-Ice'a to Pokémon Lodowa Góra. Mierzy 1,80 m oraz waży 175 kg. Regi-Ice maskuje się w powietrzu o temperaturze minus 200 stopni Celsjusza, a wszystko znajdujące się w jego pobliżu natychmiastowo zamarza. Może przetrwać nawet po zanurzeniu w stopionej lawie lub w innych ekstremalnie wysokich temperaturach. Uważa się, że spał na lodowcu przez tysiące lat, począwszy od epoki lodowcowej. W grach po raz pierwszy można było go złapać w lokacji Island Cave w Pokémon Ruby i Sapphire. Regi-Ice ma najwyższą podstawową statystykę specjalnej obrony ze wszystkich Pokémonów typu lodowego. Dzieli on swoją kategorię z Avalugiem. Obaj zostali sklasyfikowani jako Pokémony Lodowe Góry. Oprócz inspiracji wspólnych dla wszystkich legendarnych golemów, kształt jego ciała był również prawdopodobnie wzorowany na naturalnie występujących kryształach. Reprezentuje on epokę lodowcową. Sama nazwa Regi-Ice jest połączeniem słowa Regis z angielskim słowem Ice, czyli lód. Kategoria Registeela to żelazny Pokémon. Mierzy 1,90 m oraz waży 205 kg, czyli jak sami widzicie, trio golemów z Hoenn jest co ciekawe ludzkich rozmiarów. Chociaż Registeel został sklasyfikowany jako Pokémon typu stalowego, jego ciało jest puste i wykonane z materiału twardszego niż jakikolwiek znany metal. Jednakże materiał ten rozciąga się i kurczy pomimo swojej twardości.
Jeden z wpisów w Pokédexie mówi, że materiał, z którego składa się ciało Registeela, jest pozaziemski. Jednak istnieje również teoria mówiąca, że Registeel faktycznie narodził się w płaszczu świata Pokémon, zanim wyłonił się na powierzchnię 10 tysięcy lat temu. Dowodem potwierdzającym tą teorię jest fakt, że ciało Registeela hartowało się pod ciśnieniem pod ziemią przez tysiące lat. Dzięki temu nie da się go zarysować. Inna teoria zakłada, że Registeel został stworzony przez Regigigasa z magmy. W przeciwieństwie do swoich dwóch golemiastych braci, w anime zadebiutował nieco wcześniej, bo w sekwencji otwierającej siódmy film kinowy pod tytułem Destiny Deoxys. Natomiast w grach, po raz pierwszy można było go złapać w lokacji Ancient Tomb w Pokémon Ruby i Sapphire. W nieanglojęzycznych europejskich wersjach Pokémon Diamond i Pearl sprite Registeela został zmieniony ze względu na jego ramię, ponieważ jego oryginalna pozycja przypomina nazistowski salut. W Pokémon Platinum sprite został zmieniony dla wszystkich regionów na odmianę kontynentalno-europejską. Registeel oraz Probopass posiadają najwyższą specjalną obronę ze wszystkich Pokémonów typu stalowego. Dzieli on zarówno swoje standardowe, jak i unikalne abilitki z rodziną ewolucyjną Belduma. Registeel to jedyny legendarny golem, u którego żadna z jego podstawowych statystyk nie osiągnęła 200 punktów oraz który nie posiada ataku i specjalnego ataku, który byłby wielokrotnością dziesiątki. Oprócz inspiracji wspólnych dla wszystkich legendarnych golemów, design Registeela może być również wzorowany na humanoidalnym robocie. Epoką, którą reprezentuje, jest epoka żelaza. Sama nazwa Registeel jest połączeniem Regis z angielskim słowem steel, czyli stal. No i to by było na tyle. Jak zwykle, mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego filmu czegoś ciekawego. Jeśli tak, to standardowo będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie łapkę oraz komentarz z propozycją kolejnych Pokémonów, które miałbym dla Was omówić. Wpadajcie też na Discord Potionek Ataku, gdzie zawsze informuję Was o zbliżających się filmach, Discord Pokémon Polska oraz TikToka. Dziękuję moim patronom, którzy zdecydowali się wesprzeć moją twórczość. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia, hej! Let it go.